Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgu chciałbym prosić, może Państwo pomogą mi rozwiązać pewną tajemnicę. Nie tak dawno mój syn, będąc na giełdzie staroci w Poznaniu, kupił bardzo ciekawy flakon szklany do perfumu. Ten flakon ma srebrny taki korek zamykający. No i na tym korku jest wygrawerowany napis. Tam pisze: w dowód sympatii H. Ordonce, Lwów, państwo zbierzchowscy. No muszę powiedzieć, że zaraz wszedłem w internet i próbowaliśmy się coś więcej dowiedzieć na ten temat, bo się okazuje, że o Hance Ordonównie za dużo informacji nie ma, ponieważ no tak się złożyło, że umarła poza terenem Polski, nie wróciła po II wojnie światowej do Polski i jakby tak powiedzieć, oprócz tego, że znamy ją z starych czarno-białych filmów, ze starego ekranu, znamy ją z płyt starych szelakowych i winylowych, które niektórzy chętnie słuchają, to nie za dużo jest, jakby to powiedzieć, takich materialnych pamiątek po Hance Ordonównie, ponieważ ona, opuszczając Lwów, w zasadzie wszystko tam zostawiła. Podejrzewam, że z jedną walizką, albo może nawet i tej walizki nie miała, jak ją NKWD ścigało, więc po prostu straciła możliwe, że wszystkie drobne rzeczy. A tutaj jest no namacalny, materialny jakiś taki przedmiot, który no bardzo prawdopodobnie, że pani Hanka Ordonówna trzymała w ręce. Jest to typowy taki szklany flakonik na perfumy. Jest tutaj dedykacja. No i ja tak troszeczkę, że tak powiem, pośledziłem. No tu oczywiście możecie Państwo w międzyczasie obejrzeć sobie. Mam dwie płyty, gdzie właśnie są utwory pani Hanki Ordonównej. No, Hanka Ordonówna urodziła się w 1902 roku w Warszawie. Pochodziła, trudno powiedzieć, z nizin społecznych, ale była z rodziny kolejarskiej. Właściwie to ona się nazywała Pietrusińska, Pietruszyńska dokładnie, i miała na imię Maria Anna, a Hanka Ordonówna to był jej pseudonim sceniczny. Tak jak wspomniałem, urodziła się w tej Warszawie, tam chodziła do szkoły baletowej, występowała w kabaretach. No, trzeba powiedzieć, że w 1931 roku spotkał ją, jakby to powiedzieć, ogromne takie wydarzenie, ponieważ została żoną bardzo znanego i bogatego człowieka, hrabiego Tyszkiewicza. No i jakby to powiedzieć, nic się nie zmieniło. Ona nadal, będąc już bogatą kobietą, hrabianką, występowała powiedzmy w filmach, pisała wiersze, teksty, była tancerką, tak jak wspomniałem, już aktorką, no, najbardziej znana jako piosenkarka. Najbardziej znane jej piosenki to jest Miłość ci wszystko wybaczy, Na pierwszy znak, Uliczka w Barcelonie, gdzie te dwie pierwsze piosenki, teksty do niej napisał Julian Tuwim, a właśnie ta Uliczka w Barcelonie napisał jej mąż, hrabia Tyszkiewicz, który oprócz tego, że był ziemianinem, urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no to po prostu pisał bardzo dobre teksty. Zresztą był herbu Leliwa. No, państwo Tyszkiewiczowie już, jakby to powiedzieć, do 1939 roku opływali w dostatek. No, po wkroczeniu Niemców do Polski, no ogromna gehenna, została wydana przez denuncjatora, trafiła na gestapo, została wykupiona, trafiła na Litwę. No później, jak Związek Radziecki napadł na Polskę, to jakby to powiedzieć, znowu zaczęła się jej gehenna, zaczęły się jej choroby, miała gruźlicę. No a powiedzmy, jeszcze jest cały epizod taki, że ratowała dzieci polskie i wywiozła je z Rosji do Indii w 1942 roku, kiedy, jakby to powiedzieć, zmieniły się te stosunki polityczne na terenie właśnie Związku Radzieckiego, i zmarła w 1950 roku w Bejrucie. No mówię, bardzo mało rzeczy jest o niej. No, ten flakon
jest bardzo ciekawy, ponieważ syn kontaktował się z taką izbą muzealną w Teatrze Wielkim w Warszawie i tak dalej, także oni potwierdzili, że bardzo mało jest rzeczy związanych z Hanką Ordonówną. No, bardzo drugą ciekawą postacią w tym przedmiocie jest to, że to zostało ofiarowane we Lwowie, gdzie bardzo długo Ordonówna występowała. Dali to państwo zbierzchowscy. No, państwo zbierzchowcy to jest w zasadzie no, też niezmiernie ciekawa instytucja, jeżeli chodzi o Lwów, ponieważ no, państwo Irena i Henryk Zbierzchowcy, którzy mieszkali we Lwowie, no, pan Henryk był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, bardem Lwowa, laureatem Nagrody Literackiej miasta Lwowa, miał pseudonim literacki Nemo. Ja gdzieś mam jakieś książkę przez niego napisaną. No tak się złożyło, że był też przez pewien czas redaktorem naczelnym gazety Szczutek. To jest tygodnik satyryczno-polityczny i muszę tutaj po prostu pokazać, bo to są też elementy moich zbiorów. To są niezmiernie rzadkie egzemplarze właśnie gazety Szczutek. I tu mamy gazetę akurat z 1918 roku. Tu jest gazeta z 19 roku i tu właśnie akurat ta kolejna z 21 roku, jak weźmiemy ją tutaj, otworzymy, to jest właśnie, że jest teatr w Genewie, jest wiersz napisany przez Henryka Zbierzchowskiego, a w stopce tutaj redakcyjnej jest napisane, że był redaktorem tej gazety, czyli powiedzmy też kawał historii. Oczywiście te płyty, które tutaj państwu pokazuję, no to mówię, to są już płyty powojenne. Mam trochę płyt tych starych, szelakowych, ale one mają, że tak powiem, okładki bez ilustracji, czyli nie widać, że to jest płyta Hanki Ordonównej. No muszę jeszcze też powiedzieć, że pan Zbierzchowski był nazywany właśnie bardem Lwowa. No, bard to jest takie bardzo zaszczytne określenie. To jest człowiek, który sam pisze muzykę, sam pisze tekst i jeszcze sobie akompaniuje, jak występuje, czyli naprawdę był niezmiernie zdolnym człowiekiem. Nie wiem, jakie losy są jego żony Ireny, która właśnie prowadziła taki dom, gdzie spotykali się we Lwowie artyści. No i tam na pewno pani Ordonówna spotkała tych ludzi, tam się z nimi przyjaźniła, tam od nich dostała w prezencie prawdopodobnie ten flakon. No, tak jak wspomniałem, nie za dużo wiem o pani Irenie, a o panu Henryku wiem, że zmarł w 1942 roku. On za tą nagrodę literacką kupił sobie dom w Krynicy i tam właśnie zmarł. Jeszcze dodam, że tak jak wspomniałem, Hanka Ordonówna zmarła w Bejrucie w 1950 roku, a jej mąż hrabia Tyszkiewicz zmarł w 1974 roku w Monachium, czyli też mamy z tego informację, że w zasadzie nie wrócili do Polski. Hanka Ordonówna miała ogromną popularność. To tak jak dzisiaj gwiazdy filmowe, gwiazdy piosenki, była naprawdę bardzo znana i uwielbiana, ale tak jak wspomniałem, no za dużo tych rzeczy po niej nie ma. Tu bardzo ciekawa jest fotografia wzięta z internetu, gdzie jest dedykacja podpisana 39 rok w czerwcu przez Hankę Ordonównę. No, tak wyglądała, powiedzmy, na scenie teatru. No i tak jak wspomniałem, dzisiaj ludzie znani, dzisiaj na przykład piłkarze, dzisiaj aktorzy mają takie swoje albumiki, można zbierać jakieś drobiazgi z nimi związane, to tutaj na przykład mam najsłynniejsi artyści filmowi. To jest wydawnictwo Stella, to jest firma, która produkowała kawę zbożową i tutaj też są takie albumy numer jeden i tu na przykład mamy Jana Kiepurę, Marię Egert, tutaj jest różni właśnie Smosarska, Zapczyńscy, najwięksi aktorzy, Dymsza, Barszczewska, Tońko, Szczepcio z kabaretu. No akurat nie ma tutaj Hanki Ordonówny, ale chciałem pokazać, że i już w tamtych czasach po prostu cieszenie się, zbieranie wizerunków znanych osób
było bardzo popularne. Dzisiaj akurat mój wnuk ile razy do mnie przychodzi, pokazuje mi karty z piłkarzami i opowiada mi historię tych piłkarzy, a tutaj tak samo na tych ilustracjach możemy przeczytać krótkie notki dotyczące aktorów. No ja spotkałem się już niejednokrotnie właśnie z utworami, które wykonuje Hanka Ordonówna, ale dopiero ten przedmiot, jakby to powiedzieć, no przemawia do mnie, że może to Hanka Ordonówna trzymała w ręce i też właśnie z synem się zastanawiamy się, jaki będzie dalszy los tego przedmiotu, ale już troszeczkę żeśmy odkryli tajemnic związanych właśnie i z Hanką Ordonówną i z rodziną, z państwem Zbierzchowskim, także warto grzebać w takich odchłaniach przeszłości, żeby wyciągać takie ciekawe informacje na jaw i tutaj dzielę się z tym państwem. Może państwo coś mi więcej na ten temat będą potrafili powiedzieć. Dziękuję.